W niedzielę 11 listopada o godzinie 11 w Świerkach wystartował siódmy górski bieg niepodległości. Jak co roku cieszy się ogromnym zainteresowaniem, a tegoroczna edycja pobiła kolejny rekord. Na linię startową przybyło aż 420 biegaczy z całej Polski. Znaczy, to są szczególne chyba takie biegi, że powinniśmy właśnie jakoś uczcić właśnie to stulecie właśnie tej niepodległości i bardziej dzisiaj traktujemy to bardziej jako, nie może jako dyscyplinę sportową, tylko po prostu właśnie jakie tak tego uczczenie, udział w tym. No wymaga chyba, no właśnie to właśnie nie wiem. Ta setna rocznica, prawda, to jest no, coś wielkiego. Zobowiązuje właśnie, żeby pokazać, że jesteśmy tymi Polakami, tymi patriotami, czujemy się wolni właśnie, żyjemy w wolnej Polsce, no to chyba no, tak. I my jako Nowa Ruda no właśnie, na swojej ziemi oczywiście. Ziemi, no. Powinniśmy jakoś reprezentować to. Na pewno będzie to wymagający bieg, bo to jest górski. Prawda? Więc jest ciężki. Znaczy biegamy często właśnie do naszej strony. My tu mieszkamy właśnie, więc my przyzwyczajeni jesteśmy do górek, prawda? A czy wymagania jakieś? Wymagania, no na pewno trzeba sobie radzić z wytrzymałością po takim biegu. My biegamy dużo, także długo. Także dla nas to nie jest jakiś tam większy wyczyn. Nie? To dzisiaj powtarzamy, dzisiaj bierzemy szczególnie ten udział, że nie bierzemy jako takie wydarzenie sportowe, tylko uczczenie, prawda? No, może tak, żeby tylko przebiec właśnie. O. Nie liczy się miejsce na podium, tylko, dzisiaj, no. Tylko sam udział. Coraz więcej, w tym roku jest limit osiągnięty 350 osób, a nawet może więcej. Także bieg cieszy się dużym uznaniem, nie tylko tutaj w tym regionie, ale również w Polsce. Przyjeżdżają tutaj na bieg z całej Polski biegacze, także jest fajnie. Trasa, którą w tym roku przebyli biegacze, nie należała do najlżejszych. Pełen dystans to nieco ponad 10 km. Start oraz meta znajdowały się obok świetlicy w Świerkach, a półmetkiem była wieża widokowa na Włodzickiej Górze. Impreza odbyła się pod patronatem Michała Dworczyka, szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Chcemy tą uroczystość przekazać naszym mieszkańcom i też naszym gościom na zewnątrz w jakiś szczególny sposób, a w związku z tym, że gmina Nowa Ruda słynie z bardzo dobrze organizowanych biegów, z świetnej organizacji imprez sportowych, postanowiliśmy, że to właśnie ten bieg niepodległości w Świerkach będzie tym, który będzie tą największą i najważniejszą uroczystością z okazji stulecia odzyskania niepodległości. W naszym biegu może wziąć udział każdy, i zawodowiec, i amator. Nasze biegi cieszą się ogromnym powodzeniem. Słyniemy z bardzo dobrych pakietów. Dzisiaj w pakiecie między innymi taki symbol niepodległościowy, czapeczka biało-czerwona. Wszyscy uczestnicy taki pakiet otrzymują i oczywiście każdy z uczestników otrzymuje pamiątkowy medal po biegnięciu na metę. Przede wszystkim chciałabym jeszcze bardzo serdecznie podziękować naszym organizatorom, czyli Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda, pani dyrektor Gabrieli Buczek, wszystkim, którzy nas tutaj dzisiaj w dzisiejszym dniu odwiedzili, gościom, uczestnikom. Z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości życzę wszystkim, żebyśmy zawsze żyli w wolnej ojczyźnie, w wolnej naszej wspaniałej Polsce. W ten sposób gmina Nowa Ruda świętuje setną rocznicę niepodległości, aczkolwiek dzisiejsza edycja biegu to już siódma edycja i jak zawsze na naszych biegach znowu mamy rekord frekwencji, co nas bardzo cieszy. Górski Bieg Niepodległości w Świerkach charakteryzuje się tym, że przede wszystkim bardzo mocno i serdecznie gościmy naszych biegaczy ciastami, gorącym posiłkiem w postaci zupy ogórkowej, makaronu z gulaszem oraz jeszcze dodatkowo mamy chleb ze smalcem. W pakiecie zawodnicy otrzymali biało-czerwone czapeczki, które zostały przygotowane specjalnie na ten bieg. Trasa nie zmieniła nam się od zeszłego roku, ponad 10 km malowniczymi wzgórzami włodzickimi i oczywiście przebiegamy również pod niedawno oddaną, wyremontowaną wieżą na Górze Włodzickiej. No jest to piękna sprawa, promocja wioski. Myślę, że wioska bardzo dużo zyskuje na tym, bo coś się zaczyna dziać w tej wsi. Tego nie było po prostu. To jest takie pocieszające bardzo, że to jednak ludzie z całej Polski przyjeżdżają i nawet z Europy są uczestnicy biegu. Myślę, że idzie w dobrą stronę. Są jakieś zalążki rozwoju turystyki, bo przecież powstała wieża widokowa, którą niedawno otwieraliśmy i no jest to promocja wsi i gminy, również okolic tutaj gminnych, także no, zaczyna się coś dobrego dziać. No, widziałem kilkoro mieszkańców też, mieszkanek również, także no, jest to pocieszające.